Przyjrzyjmy się teraz następującej grze. Otóż, jak widzimy, mamy z jednej strony Frycie, która odbija piłkę na drugą stronę, zdobywając punkty. Jak zdobędzie tych punktów 5, gra kończy się. I Państwa zadaniem będzie zaprogramowanie tej gry. I jak niestety widać, Frycia jest tutaj smutna, bo nie ma partnera do gry, więc Państwa dodatkowym zadaniem będzie zaprogramowanie partnera do gry, który zachowuje się analogicznie do tej Fryci i któremu również liczą się punkty. Zobaczmy teraz, jak wygląda kod dla tej gry. Zacznijmy od dwóch elementów z boku. F1 i F2 to są te dwa paski, które tutaj widzimy. One zostały stworzone przeze mnie przy użyciu edytora graficznego znajdującego się w Scratchu. Narysowałem po prostu prostokąt wypełniony kolorem i nazwałem to F1 i F2 i umieściłem na bokach tej gry. Te dwa duszki nie mają żadnego kodu powiązanego ze sobą. Frycia numer 1 ma zaprogramowany tylko ruch do góry i w dół. Tym razem przez naciśnięcie klawisza W współrzędna Y zmienia się o 15 do góry. A przez naciśnięcie, po naciśnięciu klawisza S o minus 15, czyli o 15 w dół. I można to zrobić albo standardowo, używając when flag is clicked i wtedy użyć pętli warunkowej, co się stanie po naciśnięciu przycisku, albo wykorzystać od razu takie przygotowane tutaj bloki i wpisać odpowiednie, wybrać odpowiednie klawisze. Najwięcej pracy wykonuje tutaj duszek piłka i przyjrzyjmy się po kolei, co tam się dzieje. Więc po kliknięciu flagi każemy piłce pójść na sam środek. Tak, ona się jakby stąd zaczyna. I proszę też zwrócić uwagę, w tej chwili, jeżeli ja nie ruszam Frycią, to ta piłka odbija się w taki sam sposób od tych ścian. Ale punkty naliczają się i tak. Więc po pierwsze, będziemy musieli... Aha, to jeszcze jest przy każdym z tych duszków. Musimy pójść do zmiennych i stworzyć zmienną w ten sposób, zostawiając to dostępne dla wszystkich duszków. I wpisać tutaj, tam jak było, była to zmienna Frycia 1, to dla drugiej Fryci trzeba zrobić zmienną Frycia 2. To będzie zmienna licząca punkty. Jeżeli ona będzie dostępna dla wszystkich duszków, no to wówczas możemy, programując zachowanie piłki, powiedzieć, co ma się dziać ze zmienną Frycia 1 lub Frycia 2. Po pierwsze wykorzystujemy blok set, żeby ustawić wartość na początku gry. Musimy to wyzerować. Fryci nie musieliśmy ustawiać. Jeżeli ustawimy ją na początku w odpowiednim miejscu, to nie musimy ustawiać jej, programując tego miejsca, bo ona się rusza tylko w górę albo w dół, co łatwo można korygować, ale jeżeli ktoś chce, może zresetować też pozycję obu fryć. I co się dzieje dalej z piłką? Czyli tutaj musimy dodać również zresetowanie wartości pozycji, wartości punktowej dla fryci drugiej. I chcemy, żeby ta nasza piłka odbijała się w odpowiednim kierunku, 45. I stopni, tak?
I teraz mamy tutaj pętlę nieskończoną, forever, która mówi nam tak, że nasza piłka rusza się o 10 kroków. If on edge bounce, czyli jeżeli dotrze tu do krawędzi, odbije się od niej, nie musimy się o to martwić, tak samo na dole. Musimy za to zaprogramować kilka dodatkowych zachowań. Jeżeli dotyka F1, to obraca się o 180 stopni. F1 to jest ta kreska tutaj, F2 to jest kreska tutaj. Jeżeli natomiast dotyka F2, to oznacza, że nasza frycia z tej strony zdobyła punkt. Więc zmieniamy wartość zmiennej frycia 1 o 1 punkt i również zmieniamy kierunek o 180 stopni dla naszej piłki. I tutaj musimy zrobić analogiczne zachowanie dla drugiej fryci, której po odbiciu piłka dotknie tego miejsca. Wówczas tutaj będzie zmiana, na razie jest tylko odbicie o 180 stopni, ale musimy zrobić tak, żeby punkty dla drugiej fryci zmieniły się również o 1. I na koniec porównujemy sobie dwie wartości. Na razie tutaj mam frycia 1 i frycia 1, ale oczywiście tu powinna być później wartość punktowa dla drugiego duszka. I jeżeli którekolwiek z tych osiągnie wartość 5, gra kończy się. I to jest podstawowa funkcjonalność tej gry zaprogramowana. Tu dodatkowa wskazówka. Po naciśnięciu prawego przycisku myszy możemy zmienić wygląd tego okienka punktacji. Może on wyglądać tak albo tak, albo w ten sposób, albo możemy to schować. Najlepiej chyba zostawić jakoś tak.